Trening Liverpoolu przed meczem Ligi Europy w lutym 2016 roku. Jurgen Klopp, jak mało który trener, ma tę niezwykłą umiejętność budowania bardzo dobrych relacji ze swoimi podopiecznymi. Tak się składa, że Bobby Firmino i Alisson obchodzą urodziny tego samego dnia. Z tej okazji na jednym z treningów niemiecki szkoleniowiec urządził solenizantom zbiorowe śpiewanie. Każdy z kolejnych zawodników miał zaśpiewać 100 lat w swoim języku. Nie zabrakło polskiego akcentu Kamila Grabary. Drużyny piłkarskie trenują ze sobą kilka razy w tygodniu. To wystarczająco dużo czasu na to, aby w trakcie wydarzyło się coś ciekawego. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Konrad Szymański. Poprzednim razem zobaczyliśmy, co robią piłkarze przed meczem. Tym razem zobaczmy, co ciekawego dzieje się na treningach. Inny sposób na świętowanie urodzin wymyślili koledzy Coutinho. Neymar i spółka potrzebowali do tego kilka jajek, mąkę i odrobinę nieuwagi ofiary. Robienie sobie żartów z kumpli to nieodłączna część szatni. W Leicester dba o to Jamie Vardy. Zaś jeszcze za czasów gry w PSG Dani Alves. Che riguarda questo avvicinamento importante. Allora adesso passiamo invece a quello che è il programma di lavoro del settore giovanile. Non me ne sono neanche accorto. Cioè, ma mi fate venire un infarto, ragazzi. Robert Lewandowski też potrafi dokuczyć, o czym przekonał się Marco Reus. Na początku widzieliście klaskanie piłkarzy Liverpoolu. Teraz spójrzmy na reprezentację Senegalu. Naszych rywali na Mistrzostwach Świata po odprawieniu Polaków czekał mecz z Japonią. Elementem rozgrzewki Senegalczyków był charakterystyczny taniec, kilka dni wcześniej zaprezentowany również po zwycięstwie nad naszą reprezentacją. W nieco innym tańcu, mianowicie sambie, gustuje Cristiano Ronaldo. Portugalski temperament nie raz udzielał się piłkarzowi w trakcie treningów. Inny piłkarz Juventusu, Wojciech Szczęsny, kilka dni temu wrzucił na Instagrama wideo z klubowej kamery. Ta nagrała jego piękny strzał do kosza i, rzecz jasna, nieopisaną radość. Jeśli mowa o Szczęsnym, to nie mogło zabraknąć jego trafienia na zgrupowaniu reprezentacji Polski, co uchwyciła ekipa Łączy Nas Piłka. Czasem bramka strzelona na treningu jest tak pięknej urody, że z gratulacjami przybiegnie nawet twój trener. A na pewno Marcelo Bielsa, który na tyle był pod wrażeniem uderzenia Patryka Bamforda, że aż go wyściskał. Jednak tyle czułości nie można zaznać od Roya Keane'a. O tym przekonał się trener bramkarzy reprezentacji Irlandii podczas Euro 2016. Do
Dostawcą wielu nietuzinkowych zagrań jest gra w tak zwanego dziadka, gdzie zawodnik stojący w środku musi odebrać piłkę swoim kolegom stojącym wokół niego. Świetnym przykładem jest sytuacja, w której Mbappe wręcz upokorzył Dembele. Jeszcze lepiej zrobił to Juan Mata na jednym ze zgrupowań reprezentacji Hiszpanii. Ale prawdziwym kozakiem w zabawie piłką na treningu jest Marcelo. Spójrzcie tylko na kilka z tych zagrań. Moi drodzy, czy ktoś z Was kojarzy Mietczyńskiego? Założę się, że jest wiele takich osób na sali, co prawda nie sprawdzałem jego umiejętności piłkarskich, za to wiedzę piłkarską jak najbardziej. W najnowszym odcinku Piłkarskiego Pokera Mietek wystąpił w quizie, zobaczcie jak poradził sobie z kilkoma pytaniami na temat piłki nożnej, link do tego odcinka widnieje teraz na Waszym ekranie. Tymczasem dziękuję Wam za dziś i do zobaczenia następnym razem.